Brzuch, biodra i uda to miejsca, w których u kobiet najłatwiej w sposób naturalny i niemal niepostrzeżenie odkłada się tkanka tłuszczowa. Tworzy ona zapasy na czas ciąży i karmienia, kiedy zapotrzebowanie energetyczne organizmu rośnie. Niestety, zazwyczaj zapasy te są znacznie większe niż potrzeba albo zupełnie zbędne, bo na przykład kobieta nie zamierza mieć dzieci, ewentualnie już je urodziła i nie planuje kolejnych. Kilku lub nawet kilkunastokilogramowa warstwa tłuszczu na brzuchu nie tylko zniekształca sylwetkę, ale także powoduje czasem znaczne zwietrzenie mięśni oraz nadmierne rozciągnięcie się skóry. Wracają one do normy znacznie wolniej niż przebiega odchudzanie. To dlatego po zrzuceniu nadwagi i po przebytej ciąży tak wiele osób ma kolejny powód do zmartwień. Jedną z nich jest rozciągnięta, nieelastyczna, obwisła i pomarszczona skóra na brzuchu. Powód poważnych kompleksów. Niejednokrotnie nawet bardzo młodym kobietom uniemożliwia pokazanie się na plaży czy na basenie i utrudnia modne ubranie się. Zmniejsza też radość, którą czerpie się ze współżycia. Sprawia bowiem, że nadal wstydzą się swojego już odchudzonego ciała. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, by zmniejszyć ten defekt. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, gabinet Belecca wzbogacił się o najnowocześniejszy obecnie na rynku i jedyny w mieście sprzęt, dzięki któremu wykonuje się zabieg termopolizy ciała falami radiowymi radiofrekwencji. Na czym polega? O tym w dzisiejszym programie. Dzień dobry. Pani Oliwia, tak? Tak. Bardzo proszę. Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej, wspomniała Pani o tym, iż jest zainteresowana zabiegiem wyszczuplającym ciało. Którą partię miała Pani dokładnie na myśli? Chciałabym zlikwidować zwietrzenia na brzuchu po ciąży. Powiem tak, obwisłą, luźną skórę na brzuchu po przebytej ciąży, dietach odchudzających czy po zabiegach liposukcji można jedynie podciągnąć, odbudowując włókna kolagenowe. Najprościej rzecz ujmując, skóra wspiera się na rusztowaniu z włókien kolagenu i elastyny. Tylko wtedy, kiedy te włókna są napięte i gęste, to rusztowanie spełnia swoją rolę. Dlatego też stworzono urządzenie RFA z funkcją termolipolizy, mające za zadanie odbudowywać ubytki kolagenu i stymulować jego wytwarzanie przez organizm. Czy zabieg jest skuteczny? Skuteczność zabiegu jest potwierdzona licznymi badaniami dermatologicznymi i medycznymi. Termolipoliza RF jest najskuteczniejszą obecnie metodą usuwania celulitu, rozstępów, nadmiernej tkanki tłuszczowej, a także modelowania i wyszczuplania sylwetki. Czy zabieg jest bolesny? Wręcz przeciwnie. Zabiegi wykonywane przy pomocy fal radiowych są całkowicie bezpieczne, bezinwazyjne, bezbolesne i naprawdę przyjemne. Klienci odczuwają jedynie delikatne, relaksacyjne ciepło. Po zabiegu skóra jest delikatnie zaróżowiona bądź zaczerwieniona, rumień, lecz ten znika po godzinie, maksymalnie po dwóch i pacjent bezpośrednio po zabiegu może wrócić do swoich codziennych czynności. Jednakże, co najważniejsze i najbardziej godne polecenia, to niesamowite rezultaty, które są widoczne już po pierwszym zabiegu. Aby były one jak najbardziej efektywne i trwałe, należy poddać się serii zabiegów od 6 do 12 z zachowaniem odpowiednich przerw, ponieważ muszą nastąpić niezbędne reakcje biochemiczne, które doprowadzą do oczekiwanych trwałych rezultatów. Dobrze, jestem zainteresowana zabiegiem. W takim razie przekażę Pani kartę pacjenta, wypełnimy dane personalne i sprawdzimy, czy nic nam nie będzie kolidowało z wykonalnością tego zabiegu. W salonie Belecca wszystkie zabiegi, w tym także termopolizy, przeprowadzane są z najwyższą troską o higienę i dobre samopoczucie klienta. Jednorazowe materiały higieniczne, takie jak pelerynki, kocyki, ręczniki, bielizna, pokrycia foteli, chusteczki nawilżające są niezbędne i zapewniają poczucie komfortu. Poczucie bezpieczeństwa klientów zwiększa także wywiad poprzedzający zabieg. Systematycznie prowadzona dokumentacja oraz troska doświadczonej dermokosmetyczki gwarantuje klientom swobodne i pewne korzystanie z zabiegu. Proszę. Dziękuję. Dobrze, nic nam nie koliduje z wykonalnością tego zabiegu, także proszę Panią jeszcze o swój podpis, dzisiejszą datę i zapraszam na łóżeczko. Pani Oliwia przygotowuje się do zabiegu. Tutaj jest taki stoliczek, Pani położy swoje wszystkie rzeczy. Bardzo proszę, już Panią zasłaniam. Proszę bardzo. A my w tym czasie zapytaliśmy naszą specjalistkę, na czym polega zabieg termopolizy ciała falami radiowymi. Metoda termolipolizy RF jest technologią zamieniającą energię fal radiowych na energię cieplną,
która podgrzewa włókna kolagenowe w skórze właściwej i tkance podskórnej do 45-60 stopni. W efekcie powstaje nam więcej kolagenu zgrubiałego, przez co skóra uzyskuje swoją jędrność i sprężystość. Wydzielane ciepło zwiększa przepływ krwi i limfy, usprawnia drenaż limfatyczny, przyspiesza proces lipolizy, przez co rozbija komórki tłuszczowe. W efekcie dzięki tym zachodzącym procesom możliwa jest redukcja centymetrów obwodu, na przykład w pasie. Zabiegi wykonywane za pomocą fal radiowych wyszczuplają i modelują ciało, redukują zaawansowane postacie celulitu, ujędrniają skórę i likwidują zwiotczenia na brzuchu, ramionach, udach, pośladkach, wyrzeźbiają talię, podnoszą biust, pośladki, zmniejszają blizny, rozstępy, a także odmładzają skórę dłoni i stóp oraz poprawiają jakość i strukturę oraz nawilżenie skóry całego ciała. Nałożę teraz specjalny żel przewodzący do zabiegów laseroterapii i RFA. Jest bardzo zimny, także proszę się nie przestraszyć, ale po chwili głowica się rozgrzeje i już tylko będzie przyjemne, relaksacyjne ciepło. Rozpoczynamy zabieg termolipolizy RF. Włączam maszynę i zaczynam jeździć po skórze. Na początku będę wykonywała delikatne, okrężne ruchy wzdłuż jelita grubego i cienkiego, aby pobudzić je do pracy. Czy jest już wyczuwalne ciepło na skórze? Tak, jest już przyjemne ciepło. Dobrze. Teraz przejdziemy do ruchów półósemkowych na bocznych partii ciała, aby wymodelować Pani talię. A teraz przechodzimy do kolejnych ruchów na bocznych partiach ciała, aby wymodelować, wyrzeźbić talię i podkreślić mięśnie Pani brzucha. A teraz na sam koniec odprowadzę toksyny, zbędne metabolity, produkty przemiany materii i płyny ustrojowe do węzłów chłonnych. Do dolnych partii ciała skierowałyśmy już nasze toksyny, a teraz odprowadzimy je do górnych węzłów chłonnych i na tym zakończymy zabieg. Kierujemy się do pachwin. Jakie są Pani odczucia w tym momencie? Czuję intensywne napięcie mięśni brzucha. Często zdarza się tak, że klientki tego samego dnia lub następnego po zabiegu wyczuwają tak zwane zakwasy. Z tego właśnie względu, iż rzeźbimy i pracujemy nad tymi mięśniami, dlatego też należy przyjmować dużo płynów i unikać intensywnego wysiłku fizycznego przez 3 dni od zabiegu, ale wszelkie zalecenia wypisze Pani, jak skończymy zabieg.
Czy widzi Pani jakąś różnicę po zabiegu i jakie to jest odczucie? Tak, czuję różnicę. Mięśnie mocno pracują, a skóra jest napięta. Nie zapomnieliśmy oczywiście o naszym pytaniu konkursowym. Gdzie odprowadzane są toksyny ruchem kończącym zabieg? Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy widoczny u dołu ekranu.